Temat brzmi: testowanie na podstawie ryzyka. Czy ja nie za głośno, bo ja dobrze, dobrze. A tak naprawdę chodzi po prostu o to, ile testować. Dużo, mało czy średnio? Troszkę czy bardzo dużo? Godzinami? Od czego to zależy? Bardzo wygodnie, dobrze, że poprzednia prezentacja stosunkowo mało mówiła o samym testowaniu, tylko właśnie o sposobie pracy, który umożliwia uruchamianie oprogramowania, mimo że nie mamy miesięcy na to testowanie. Czyli odpowiedź na pytanie, ile testować, mało czy dużo, zależy. Zależy od czego? Zależy od tego, co nazywam ryzykiem. To dzisiaj niemodna nazwa. Testowanie na podstawie ryzyka to 20-15 lat temu, jak człowiek się chciał wkręcić na konferencję, tylko ryzyko dorzucić do nazwy zgłoszonego referatu, już człowieka przyjmowali. To tak jak dzisiaj właśnie Continuous Integration albo Agile i zaraz wszystko lepiej się sprzedaje. Zobaczymy. To, że nazwa przestała być modna, nie zmienia prostego faktu, że nadal mamy pytanie testować dużo, średnio czy mało. I że to zależy i zależy od czegoś, co można nazwać ryzykiem. To można sobie ściągnąć. Rozumiem, że będzie też pewnie materiały dostępne na stronie konferencji. Ten slajd się pojawi jeszcze raz. Opowiem o trzech rzeczach. O co chodzi? Jak to zastosować w praktyce? I jednym slajdzikiem załatwię taką małą propozycję, taki pomysł, jak stosowanie tego wszystkiego można przenieść na pewne praktyki w projekcie. O co chodzi? Testować dużo czy mało? Czasem to tak z wiekiem człowiekowi dziwne rzeczy się robi. Zaczynam współpracować z prawnikami albo ze sprzedawcami. Co musi zrobić taki prawnik? Podpisać umowę czy skłonić strony do podpisania umowy na podstawie niepełnej specyfikacji. Co musi zrobić sprzedawca? Odpowiedzieć na brutalne pytanie, za ile to państwo zrobicie? Ile ma czasu na tę odpowiedź? 10 sekund. Ma czas zrobić analizę biznesową? Nie ma. I wtedy taki sprzedawca mówi, no za milion. Za milion za dużo, dlaczego? No 800 tysięcy na pisanie kodu i 20% na testowanie. 20% to jest dużo czy mało? Pierwszy wykład dzisiejszego dnia pokazywał, że testuje się czasem za mało, choć pokazywał, że testować trzeba dużo, kiedy się całej innej roboty nie zrobiło porządnie, architektura do niczego i tak dalej, i tak dalej. A ja pracowałem w projektach, wbudowane systemy krytyczne dla bezpieczeństwa, gdzie mniej więcej tyle samo czasu i wysiłku szło na testy, co na pisanie kodu. I widywałem projekty, gdzie testowano tak mało, jeszcze mniej i to było akurat. Ponieważ użytkownicy akceptowali bugi, a nawet je one radowały. Były to różnego rodzaju gry online. Bug? Fajnie, złapaliśmy, a wcale nie rezygnowali z płacenia. Czyli jest to spróbując znaleźć odpowiedź na to pytanie, przez analogię popatrzmy. Czy jak jedziemy rano do pracy, pośpiechu, wsiadamy do samochodu i lądujemy w biurze, młody Steve Jobs z młodym woźniakiem, to przedtem sprawdzamy poziom oleju, zaglądamy pod maskę, może nawet do warsztatu zajeżdżamy. No nie, jak zaczniemy robić, to żona powie, żebyśmy do psychologa szli. Bez testowania. A przed dużym urlopem, 5 osób w samochodzie, pełno bagażu, 3 tygodnie i głównie w Alpach. To co, też tak wsiądziemy do samochodu i pojedziemy? Oj nie, to raczej go oddamy do warsztatu. To gdzie jest różnica? Co powoduje, że w jednym wypadku radośnie wsiadamy do samochodu bez testowania i to jest całkiem rozsądne, a w drugim wypadku pewnie jakąś tam kontrolę, może nawet poprosimy pana Zdzisia, żeby nam ten samochód sprawdził, wszystkich Zdzisławów, przepraszam, jeżeli... No właśnie, i zależy to od dwóch czynników. Zależy to od stopnia zagrożenia, czy zagrożenie jest wielkie, czy małe. Czy straszna rzecz się może stać, czy taka mało straszna, jak w poprzedniej prezentacji, dwa różne rodzaje bugów i jak oceniamy prawdopodobieństwo. Jeżeli zagrożenie jest małe, co nam się może stać, jeżeli nam samochód wysiądzie w drodze do pracy? No 120 zł na znajomego laweciarza, powiedzmy 80 na taryfę do pracy, trochę irytacji. No, można przeżyć. Słucham?
Tak, no to nie, nie. To zgadza się, to zależy. Przyjmijmy jakiś taki, jak gdyby standardowy poziom, taka średnia awaria, nie zabójcza. Bo wtedy mój przykład się rozwala, przepraszam. Niejako przez analogię upraszcza sprawy i je spłaszcza, tak. No i jakie jest prawdopodobieństwo? Niskie. Wjechaliśmy wczoraj tym samochodem i wiemy, że był okej. Natomiast i wtedy wystarczy jakaś tam, patrzymy, czy jest benzyna z grubsza. Mesek zagrożenie jest duże, znów pomijając aspekty śmiertelne, no po prostu silnik wysiada. Przestaje ciągnąć, sprzęgło zgrzyta, nie jedziemy. No to zagrożenie w czasie tego urlopu, no to jest wielkie. Dzieci krzyczą, mąż lub żona narzeka straszliwie. Szwajcarski laweciarz to 120 może weźmie, ale pewnie nie złotych. Warsztat również, już bądźmy w tych Alpach Szwajcarii, lepiej nie mówić. Zagrożenie jest duże. No i prawdopodobieństwo trochę większe, bo to jednak 3 tygodnie większe obciążenie i wtedy zdecydujemy się na bardziej większą kontrolę. Spróbujmy to wszystko wobec tego, no bo to jest logiczne, nie? Właściwie powinienem na tym skończyć. Jak dużo należy testować, zależy od prawdopodobieństwa i konsekwencji ewentualnych awarii, które mogą się wydarzyć. Dziękuję. No to próbujmy to usystematyzować wobec tego. Przepraszam za... Dobrze. Czyli to, co chcielibyśmy znać, to jest to, co nazwałem od początku, jak dużo i bardzo należy testować. Nazwałem to wymaganą intensywnością i czym? I dokładnością testów. I od czego to zależy? Od ryzyka awarii oraz od tego, czy testy w ogóle mają na to jakiś wpływ. Jeżeli mamy 25-letniego Fiata Uno, to nie oddawajmy go do warsztatu, bo on nadal będzie stwarzał gigantyczne zagrożenie. Po prostu trzeba kupić nowy samochód. Jeżeli mamy elektrownię atomową, to możemy ją testować do upojenia. Jeżeli jest źle zbudowana, trzeba ją rozwalić i po prostu testy nie zawsze są skutecznym sposobem ograniczania zagrożeń. Pewnych rzeczy się wytestować nie da. Ryzyko, a to, co nazywamy na co dzień ryzykiem, to tak naprawdę dwie rzeczy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że się coś złego zdarzy i jakie będą tego konsekwencje, skutki, koszty. Na co dzień to tak trochę mieszamy. Mówiąc, coś jest ryzykowne, to mamy albo można spaść i się zabić, albo że po prostu jest duże prawdopodobieństwo, że się nie uda, nawet jeśli konsekwencje nie są straszne. Prawdopodobieństwo awarii zależy od tego, czy tam jest dużo bugów, czy mało bugów, ale nie tylko. Zależy również od profilu użycia. Jak mamy szczęście, tak jak rakieta Ariane, zanim powstał nowy model, to te nowe funkcjonalności, te funkcjonalności, w których są bugi, w ogóle nie będą używane, awarii nie będzie. Niech sobie tam bugi żyją szczęśliwie. No i teraz przez resztę prezentacji chciałbym się przyjrzeć tym czynnikom, które w sumie razem wpływają na kluczowe pytanie dla nas. Dużo czy mało? Tydzień wystarczy, czy 5 tygodni, czy 3 minuty i też będzie dobrze. Ryzyko, prawdopodobieństwo awarii. Prawdopodobieństwo awarii zależy, jak mówiliśmy, od prawdopodobieństwa, że tam są babole, bugi i inne rzeczy i od tego, w jaki sposób to będzie używane. O, jest coś dużego tutaj, bo prawdopodobieństwo defektu to jest w sumie coś, czego nie zalecam próbować znaleźć algorytm. Bo to zależy od mnóstwa czynników, z tego niektóre są zupełnie straszne, jak psychologia jednostki. Są ludzie, co walą bugi i są ludzie, co walą mniej bugów i nie polecam, żeby to jakieś algorytmy na to robić, ale zdawać sobie z tego warto. Wiadomo, wszyscy z nas, którzy pracowaliśmy, kiedyś też byłem programistą i zawsze wiedziałem, ja w pewnych rzeczach to pewnie się pomylę. I tamten kolega, tamta koleżanka, oni zawsze ten, zwłaszcza ta lista, jak jest pusta, to próba jej posortowania na pewno się zawiesi. Ludzie mają takie swoje specyfiki, natomiast trudno z tego robić algorytm. No a profil użytkowania to znów jest wiele różnych czynników. Kto to używa, jak często, w jak dalece zmienny sposób. Okej, jedziemy, ale to będzie pokrótce. Oczywiście liczba bugów, częściowo ich gęstość w jakiś sposób, nie stuprocentowy, jest skorelowana z wielkością. Duży program, dużo bugów, mały program, mało bugów, nawet przy założeniu tej samej gęstości bugów.
Aczkolwiek wielkość może też być skorelowana z gęstością bugów po prostu z czystego faktu, że więcej osób jest to zaangażowanych, powstają różne interfejsy. Rzadko kiedy gigantyczny program to jest po prostu sekwencyjny kod, milion linijek kodu. Tam z reguły powstają różne inne rzeczy, co się wiąże z drugim czynnikiem, czyli złożonością. Jeżeli mamy zagnieżdżonych 15 poziomów ifów i tak dalej, skomplikowane warunki logiczne, to prawdopodobieństwo, że w czymś takim siedzi bug, będzie większe niż w kodzie czysto sekwencyjnym, który czyta, pisze z pliku. Następny czynnik, znajomość dziedziny i technologii. Czy umiemy to robić, czy nie umiemy? To jest kolejny czynnik, którego tak no, na wyczucie pewnie wiemy, ojej, jesteśmy dzieleni, ani nie znamy tej branży, dotąd pisaliśmy oprogramowanie dla pralek automatycznych, a teraz nagle oprogramowanie bazy danych dla firmy sprzedającej ubezpieczenia, to coś nowego dla nas, plus nowa technologia, dotąd zawsze w COBOL-u, a od dzisiaj w C-Sharp, to pewnie będą kłopoty. Natomiast bywa również takie zjawisko, to specjalnie dla pań przygotowałem ten slajd, z myślą o paniach, żeby raz nie było przystojnych panienek, tylko przystojny chłopiec. Trzeba pamiętać, że tak się dziwnie na świecie plecie, że te dwa światy, o tym było bardzo dzisiaj wiele wykładów bardzo ciekawych, co zrobić, żeby te dwa światy, wiedza biznesowa i wiedza techniczna się ze sobą dogadały i mieliśmy wiele ciekawych propozycji na ten temat. Na ten temat jeszcze poruszam, zapraszam na mój blog, artykule o trochę prowokacyjnym tytule Gimbaza testerów. To nie znaczy, że obrażam siebie i państwa, że testerzy są niemądrzy i niedojrzali. Natomiast bywa średnio, statystycznie tak. Zresztą wynika, nie będę zadawał pytania, kto jest tutaj dyrektorem naczelnym spółki i tak dalej, ale sądzę, że wśród nas, testerów na tej konferencji, jest większość osób nie na stanowiskach dyrektorskich, zarządczych i tak dalej. A gdzie zapadają decyzje na temat tego, czy testować należy dużo czy mało? Na poziomach zarządczych. Czyli mamy kłopot, że tam, gdzie oceniają, czy testować dużo, czy mało, nie mają kompetencji na ten temat, nie słuchają mojego wykładu, a państwo, którzy o tym wiecie lub będziecie wiedzieli, być może nie macie wpływu na tę decyzję i sprzedawca rzucił 20% i macie 20% kłopot. Następną sprawą, która nam udzieli odpowiedzi, czy raczej którą weźmiemy pod uwagę, żeby sobie udzielić odpowiedzi, testować dużo czy mało, to są testy wcześniejsze. Że się posłużę sarkazmem. Mamy dobre, starannie zrobione wymagania przez bardzo fajny biznes i nikt nam nie groził, że jak nie zrealizujemy projektu, to wylecimy z pracy, to wtedy można testować mało. A jeśli biznes rzuca wymagania i biegnie dalej, a jak koledzy nie zrealizujecie, to wylecicie z pracy, wiecie, no to wtedy trzeba pewnie by testować więcej. Inna rzecz, że też nie ma czasu na te testy. Ja mówię, ile powinno się testować, a nie ile będziemy mogli. Jeżeli nasi koledzy, znów nikogo nie obrażam, sam byłem programistą, bardzo starannie wykonują testy jednostkowe, o tak, jak jest to niezbędne do ciągłej integracji, ciągłych dostaw, o którym przedmówca mówił. Wspominał o takich strasznych rzeczach, których wielu programistów nie lubi, jak analiza statyczna, przeglądy kodu, to wtedy można testować mniej. A jeżeli programiści są radośni i myślą, a dział QA i tak wykryje bugi, no to mamy ciężar. Oj, no przecież najważniejszy rysunek zniknął mi. Dlaczego? Co ja źle robię? No coś nie tak. Tutaj była taka kawałek ze zdjęcia, z obrazu burłacy na Wołdze, jak ciągną te barki w górę wołki. Wtedy mamy po prostu straszne testowanie. Czy raczej odpowiedzialność spada na testy? No i wszystko inne. Dlatego poprzedni wykład mówił nam dużo o takim czymś mało seksy, jak zarządzanie konfiguracją i zmianami. Żeby nie robić branży, tylko robić tak, a może inaczej. W ogóle to nie było o jakości, a było bardzo o jakości, dlatego że bałagan w zarządzaniu wersjami, zmianami powoduje, że nic nie wiemy, więc jeżeli chcemy coś wiedzieć, to trzeba przetestować. Na temat tej sytuacji, że niejako testowanie próbuje pokryć, ukryć błędy popełniane o wiele wcześniej w projektach, jest to dość masowo obserwowalne zjawisko.
Napisano ciekawy artykuł, co tester powinien wiedzieć, pamiętać nawet o północy. Czy ktoś wie? Tester powinien pamiętać, że nie jest odkurzaczem. Powiedział to Hans Schäfer. Jeżeli ktoś jest zainteresowany artykułem, to po tym tytule można go znaleźć. Znaczy, oryginał jest po angielsku. Czyli co ma Hans Schäfer na myśli? Że nie jest, tester nie jest odkurzaczem. Może być do pewnego stopnia. Natomiast jest to dla firmy nieopłacalne. Jeżeli uważamy, wymagania mogą być byle jakie, kod się pisze byle jak, analiza statyczna, zapomnijmy, architektura, odpowiednie projektowanie systemu, ciach, kto ma na to czas, no to wtedy testerzy zasuwają. A jak nie zasuwają, to są bugi. Tom Gilb, ciekawe czemu tu dałem ludzi jeszcze starszych ode mnie, witaj, coś chcę tu ukryć, napisał kapitalny tester z... Też można to łatwo znaleźć, nawet nie wiedząc nazwiska, że nie ma tu nazwiska Toma Gilba, gdzie jest między innymi pierwsze zdanie, testerzy mają prawo do jednoznacznych wymagań. Jednoznacznych to nie znaczy nie agile. Jednoznaczne nie znaczy napisane z góry zawczasu. Jednoznaczne we właściwym momencie. Natomiast najśmieszniej na ten temat, że jeżeli jest bałagan wszędzie, to testerzy są ostatnią ostoją, obroną przed chaosem, napisał Lee Copeland, autor wielu książek o projektowaniu, między innymi przypadków testowych, i też go Państwo znajdziecie, bo on napisał artykuł When testing doesn't help, kiedy when helping doesn't help, kiedy nie pomaga. Jest to artykuł porównujący rolę testera w takich sytuacjach, gdzie ponosi za innych odpowiedzialność, z rolą małżonki, małżonka, matki, ojca, osoby uzależnionej od środków chemicznych, legalnych lub nielegalnych. Ściera się po innych żygi, przepraszam za określenie, które inni robią to nieporządnie. Bardzo fajny artykuł, czyli generalnie. My się wprawdzie dumnie, my testerzy nazywamy QA, tak już przyszło do nas z Ameryki, to już tak zostanie, ale to jest od czapy. To nie jest żadne QA. Ta konferencja jest o QA, bo tu jest o wielu rzeczach, nie tylko o testowaniu. Akurat patrzę na pana. O testowaniu było mało, a o QA było w pełni. Natomiast testowanie to nie jest QA, tylko QC, Quality Control. Gdzie nie ma QA, to rola QC wzrasta. I to nie jest opłacalne, są tańsze metody. Generalnie dynamika grupowa. Dlaczego ten dziwny obrazek? Three amigos, trzej przyjaciele, jedna z koncepcji agile'owych, czy wokół agile'owych, mówiąca, że fajnie i opłacalne i korzystne jest, jeżeli skrótowo w uproszczeniu tester, analityk i programista nie nawzajem się oskarżają albo pracują odwróceni do siebie plecami, tylko wzajemnie sobie pomagają, do czego agile faktycznie stwarza lepsze przesłanki niż sekwencyjne, tradycyjne modele projektów informatycznych. Oczywiście nie jest tak, że jak wrzucimy 7 osób do jednego worka, powiemy im, jesteście zespołem skramowym, to oni zaraz będą three amigos, ale po paru retrospektywach mają szansę wykryć, że współpraca się bardziej opłaca, no i wtedy można testować mniej, jakby mniej tego dramatycznego testowania na końcu. Teraz przechodzę już do bardzo dziwnych, ważnych, ale za Boga nie polecam studiowanie tego wpływu czynników jak kultura organizacji. Jedna z 10 prac o kulturze organizacji, fajne takie nazewnictwo, adhokracja, kultura hierarchiczna, kultura klanowa i kultura rynkowa. I pewnie każdy, zapoznawszy się z takim podziałem organizacji na pewne typy, mógłby próbować sobie coś kombinować, że to ma wpływ na to, jakie ma znaczenie testowanie w danej kulturze, ale ja się nie odważę, bo to by było na pewno nie do sensownego, praktycznego zastosowania. Proces. Tam, gdzie proces taki, czyli go nie ma, jest bez sensu, to wtedy trzeba testować więcej. Proces znów nie znaczy, że ja jestem tylko z wieku jestem dinozaurem, ale nie z tego, że kocham metody sekwencyjne i proces uważam powinien być szczegółowy, kontrola czasu i dużo dokumentów. Proces dobry, to znaczy również proces zwinny jak najbardziej, a nie bałagan. No i psychologia jednostki, ale tu nie zalecam naprawdę stosowania szpiegowania. Słuchajcie, Kazik się żoną. Na pewno robi więcej bugów. Może po pierwsze trochę nieetycznie, co nas obchodzi, czy Kazik się z żoną, a po drugie, nawet jeśli to
Jedni są tacy, że w stresie pracują gorzej, a drudzy przeciwnie, pracują w tej sytuacji lepiej, bo chcą zapomnieć o troskach bez sensu. Natomiast może to mieć znaczenie, owszem. Użytkownika, owszem, warto znać. Bardzo ciekawa tematyka. Wiąże się to z możliwością stosowania metod statystycznych w testowaniu, ale przypominam sobie i Państwu, że mam 48 slajdów, więc jedziemy dalej. No i najciekawszy temat, taki najbardziej atrakcyjny, koszty i skutki awarii. Tam, gdzie koszty awarii będą straszne, jeśli do nich dojdzie, dbamy o jakość, w tym testujemy więcej niż tam, gdzie awaria, otrząśniemy się, czy raczej użytkownik, i pójdziemy dalej. Co to są koszty awarii? Są oczywiście koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty debugowania i naprawiania awarii. No i tutaj nam się krzywa BMA pojawia. Im później bug, tym koszty jego usunięcia będą większe. A potem są czasem mordercze koszty pośrednie. Chociaż jak się dowiedziałem dzisiaj z pierwszego wykładu, że ta firma, lekko mówiąc, nieodpowiedzialna, co zrobiła Terak25, do dzisiaj dostarcza oprogramowanie. Nie wiem, czy te koszty pośrednie są tak wielkie. No, wierzę, że się poprawili. Czyli trzeba wysłać 50 osób, żeby ratowały sytuację i ręcznie naprawiały bazę danych. Trzeba zapłacić 5 milionów odszkodowania, no i szerzy się zła sława. Więcej klienci do nas nie przyjdą. Koszty, no właśnie, to jest prosta sprawa, że przykłady tam, gdzie coś wybuchnie, zabije. Generalnie, ponieważ ja w życiu wiele testowałem systemów krytycznych wbudowanych, no to tam testowaliśmy dużo. Jak później się zawiłem w świecie gier online i gier na urządzenia mobilne, to nie mogłem najpierw zrozumieć, czemu oni nie testują. No ale generalnie gra mobilna nie zabija, a urządzenie wbudowane medyczne czy lotnicze, czy ta elektrownia atomowa zabija, więc wolno testować więcej. Przy okazji, ta krzywa BMA sugeruje, że tylko metody sekwencyjne. Najpierw wymagania, mowy nie ma, żeby zacząć pracować w stylu agile iteracyjnie, ale to nieprawda, ponieważ naprawdę są dwie krzywe. Jedna to mówi o kosztach naprawy. I nie ma rady, koszty naprawy są tym późniejsze, większe, im później znajdziemy, że coś trzeba zmienić lub naprawić, i w tym momencie opłacałoby się, gdyby to było możliwe i tanie i wykonalne i szybkie do zrobienia, faktycznie mieć 500 stron specyfikacji wymagań, zanim zaczniemy pisać kod. Jeżeli dałoby się to zrobić szybko i tanio i co więcej, żeby te wymagania naprawdę się trzymały kupy. Ale ponieważ tak nie jest, jest koszt wykrycia tych bugów lub błędnych założeń, błędnych wymagań, który przeciwnie. Wykryć na zasadzie siedzieć i myśleć, to można tak 5 tygodni 100 osób i tak nie wymyślą. W związku z czym, natomiast kiedy uruchomimy oprogramowanie prototyp, no to wykrycie, że działa dobrze, czy to ma być to, czy coś innego, jest o wiele łatwiejsze, co jest silnym argumentem na rzecz wszystkich metodyk iteracyjnych, w tym agile. Natomiast jeżeli się zastanawiamy nad tym, jakie są koszty bugów, to z naszej perspektywy technicznej próbujemy, tak jak na przykład te bugi powierzchowne, jednorazowo coś nie wychodzi, a te, co psują strukturę danych, trochę dwie różne klasy, ale generalnie bug to dla mnie, dla wielu z Państwa, dla testera to bug. Jeżeli coś się nie zgadza z wymaganiami, to im bardziej znajdziemy ten fakt i zlikwidujemy tę okoliczność, że system nie spełnia wymagań, tym lepiej. Natomiast pan Kano, Noriaki Kano, Japończyk zresztą, wymyślił trochę taką ciekawą teorię, bardziej na użytek marketingu niż IT, ale bardzo nam się przydaje ta świadomość, że są wymagania i wymagania. Jeżeli stopień spełnienia wymagań mamy na osi X, czyli brak bugów w zakresie wymagań, i stopień zadowolenia klienta na osi Y, normalne, zdroworozsądkowe założenie jest takie. Dużo bugów, bezsensowne wymagania, klient niezadowolony, dobre wymagania, mało bugów, klient zadowolony. Ale od tego, wedle naszego doświadczenia, które ładnie pan Kano nam sformalizował, są wyjątki. Są wymagania tego typu, które jak są
pełni nawet spełnione, to klient nie pieje z tego powodu z zachwytu. Jego zadowolenie jest gdzieś po środku. Kupujemy samochód i ABS-y działają. Jesteśmy zachwyceni? Nie, normalne, działają, mają działać. ABS-y nie działają. Natychmiast jest katastrofa. Niestety, czyli to jest właściwie dobre dla testerów. Mówi to nam, warto testować nawet te mało sexy cechy, właściwości, funkcje, ponieważ ich brak może doprowadzić klienta do wściekłości, rozpaczy, a w najgorszym razie śmierci. Jest już maksymalnie zrozpaczony klient, którego zabiliśmy. Więc niestety dla testerów są też inne wymagania, które jak nie są spełnione, a nawet są w tym bugi, to ludzie się specjalnie tym nie przejmują, bo nawet nie wiedzą, że to potrzebują. Ale jak jest, to są tak zachwyceni. Zacytuję Steve'a Jobsa. Steve Jobs nie był miłośnikiem inżynierii wymagań, bo on mówił, najlepiej się zarabia na dostarczaniu ludziom tych funkcji, o których nawet nie wiedzieli, że ich potrzebują. No i to niestety strasznie trudno, bo to powinien dział marketingu wykryć, a nie testerzy. No ale czasem jak gdyby jesteśmy tymi odkurzaczami, więc czego nie zrobili inni, to my musimy zrobić. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. To nie znaczy, że jak ja byłem młody, to wtedy słów nie było, ale zjawiska istniały. Wpadki, wkręcanie, żenady i obciachy owszem istniały. Słowo tylko obciach, pozostałe są nowe. Natomiast w dzisiejszych czasach wiedza o tym, że ktoś zaliczył wpadkę, został wkręcony i coś jest żenadą, szerzy się jak ogień po stepie dzięki mediom społecznościowym. Więc przy wybieraniu testów i stwierdzaniu, co trzeba przetestować bardziej, a co można sobie odpuścić, trzeba ten czynnik wpadki, obciachu i żenady wziąć pod uwagę. Bardzo ciekawie, nie streszczę dokładnie, opisuje to w swoich pracach pan Radek Hoffman. Między innymi zrobił taki eksperyment. Dwie grupy testerów, równoważne, dobrane losowo, testowały przez 8 godzin nieznane sobie oprogramowanie. W tym oprogramowaniu były bugi. I oni je znajdowali i pisali zgłoszenia błędów. I po zakończeniu tych sesji obie grupy nic o sobie nie wiedziały, nie kontaktowały się ze sobą. Z grubsza okazało się, że obie grupy znalazły z grubsza te same bugi. Nie było jakichś dramatycznych różnic. Na razie nic strasznego się nie dzieje. Natomiast przed wyjściem i przed wypłatą honorarium za udział w testach, pan Radosław jeszcze dał tym grupom do wypełnienia kwestionariusze. Subiektywna ocena jakości. Dramatycznie różna. Jedni mówią po prostu masakra, a drudzy mówią świetne oprogramowanie. Różnica? Tajny współpracownik pana Radosława, który w jednej grupie przez 8 godzin chwalił, a w drugiej grupie przez 8 godzin mówił, Boże, jakie to straszne, takiego świństwa to ja w życiu nie widziałem. Przekonywujący, chyba aktorów wynają do tego celu. Czy z tego wyciągamy cyniczny wniosek? Szkoda naszej roboty. Wystarczy, zamiast testować oprogramowanie, zaangażujmy 5 PR-owców, niech mówią, jakie to dobre ludzie uwierzą. No nie, ma to krótkie nogi. Pomijając względy etyczne, można oczywiście, że można rozdmuchać sławę, jeszcze obrzucać strasznymi inwektywami konkurencyjne oprogramowanie, ale nie sądzę, żeby to była sensowna strategicznie, długofalowa strategia jakości. Natomiast dbając o jakość, nie należy zapominać o tym, żeby o tę jakość dbać we właściwym obszarze. To testować intensywnie, nie co nam się wydaje technicznie porywające, tylko to, co może spowodować u użytkownika klienta, będącego innym człowiekiem niż my testerzy, my programiści, tak tego rodzaju sytuacje. A to znaczy, że musimy znać tego rodzaju wrażenia użytkownika klienta. Tutaj jestem dobrym przykładem dziwnej osoby. To jest strona, którą ja bardzo lubię. Process Impact, czysty, goły HTML. Nic się nie rusza. Kliknę i otwiera mi się następna strona. Po prostu marzenie dla mnie. Natomiast większość osób powiedziałaby, że jest to maksymalna żenada. Wygląda to jak zrobione przez niedorozwiniętego gimnazjalistę. Na szczęście zrobił to jeden z największych na świecie fachowców inżynierii wymagań, Karl Wiggers. Wspomniany już przeze mnie, to jest strona znanej Państwu konferencji TestWare, z której obecna wersja, ta aktualna sprzed paru dni,
jak ja wchodzę na tę stronę, to ja się po prostu wkurzam, bo mi się film pokazuje. Kurczę, ja chcę informacji, a nie filmu. Rozumiem, że dla ludzi nieco mniej dinozaurowatych niż ja jest to właśnie fajne. Strona Hansa Schäffera, no to już jest zupełna żenada. Natomiast strona konferencji, na której jesteśmy, no na szczęście jak dla mnie się nic nie rusza. Czyli wrażenie, UX, modna nazwa, padała już tutaj user experience, klienta jest cholernie ważne, natomiast nie ma jednej słusznej decyzji, co to jest wrażenie klienta, no bo są na przykład różni ludzie o różnych upodobaniach, różni użytkownicy, jak tutaj przykład dwóch różnych klas użytkowników, jednym się to podoba, no większości, a malejącej grupie to się podoba i w tym momencie pojęcie persona, czy jak pan Krzysztof wolał mówić aktor, jest istotne. Pytanie, kurczę, czy to ma robić tester? Do tego za jeszcze jeden slajd, a teraz się nie mogę powstrzymać, to nie jest slajd polityczny, wbrew temu, że na najbliższym slajdzie są osoby znane z polityki. Mianowicie, bardzo aktualny przykład tego, że nie to jest ładne, co jest ładne, tylko co się komu podoba i tak obiektywnych bugów nie ma. Bugi, czy raczej awarie, są w oczach użytkowników. Tego pana znacie. On napisał ból przez uzwykłe. Rozjechano go za to w sposób nieprawdopodobny. Czy to jest obiektywnie ciężki bug? Nie. Głupstewko, że człowiek nie zna ortografii, czy ma coś tam. Natomiast efekt był taki, że ludzie po prostu, wiele osób skreśliło tego pana. Natomiast ten pan mówił różne straszne rzeczy, sypał pieniędzmi na prawo i lewo, ale nikt go z tego powodu nie skreślił. Przeciwnie. Nie jest ten slajd, jak mówię, wyrazem moich sympatii politycznych, bo jeżeli ja wolę pana Bronka, to się martwię, że przegrał z tak niemerytorycznych powodów. A jeżeli lubię pana, wolę pana Andrzeja, to się martwię, że wygrał z tak niemerytorycznych powodów. Można sobie ponarzekać, że my jako wyborcy mamy dziwne kryteria, ale nie wygrywa się narzekaniem wyborów. My możemy ponarzekać, że nasi użytkownicy naszych systemów mają dziwne kryteria, sympatie, antypatie, ale nie znajdziemy w ten sposób użytkowników. Musimy się ich nauczyć rozumieć. Czy ja na pewno mówię do testerów? No tak, niestety. Oczywiście to zadanie, powiedzenie, zidentyfikowanie, co jest ważne dla kogo, to jest zadanie dla analityków marketingu, różnych osób, których jest to zadaniem. Ale po pierwsze w Agile ten podział ról jest i słusznie zarzucony, a po drugie, jak oni tego nie zrobili, to my musimy tę pracę domową zrobić. Ten pan, któremu złośliwie wrzuciłem takie brzydkie zdjęcie, to jest James Bach, znany współtwórca koncepcji testów eksploracyjnych. I tu polecam gorąco testerom, którzy się muszą zastanowić, o co tak naprawdę klientowi chodzi i co ja powinienem w związku z tym testować, niezależnie od tego, co technicznie się wydaje ważne do testowania. Na stronie Jamesa Bacha HTSM, straszna nazwa, ale bardzo fajny dokument, nazwa Heuristic Test Strategy Model, heurystyczny model strategii testowej, który jest tak naprawdę 4-5-stronicowym dokumentem, mówiącym na użytek testerów właśnie tych eksploracyjnych, jak się zorientować, o co tak naprawdę chodzi, jeżeli nikt inny nam tego nie powiedział. Tu też ciekawy temat, na ile to są testy. Ten temat już trochę poruszaliśmy. Bardzo wielu z nas tu obecnych na sali, sam się do nich zaliczam, mam ochotę, jak coś jest, to przetestować. Natomiast często odpowiedź nie jest przetestować, znaczy zawsze można, tylko nie zawsze się da, a czasem jest to najkosztowniejsze, sprawdzić. No i znów odwołam się do poprzedniej, pierwszej prezentacji, która pokazywała zaniedbania, katastrofy, śmierć ludzi wynikającą z zaniedbań testowania, ale jawnie wynikało, że nie tylko testowania, że były albo nie było wymagań, albo były niechlujnie opisane, albo były ignorowane, albo architektura była niepoprawna, mnóstwo rzeczy poza testami była niepoprawna. I nie zawsze właściwym rozwiązaniem jest tak, jeszcze więcej testów. Czasem można zrobić stop i zrobić to, co proponował pan, który mówił przede mną, czyli lepiej zorganizować sam proces. Co to wszystko może znaczyć, bo to fajnie pogadać, ale w praktyce.
No jak? No, czyli siądziemy i co? Teraz będziemy mierzyć, liczyć, przez 5 tygodni dodawać, mnożyć przez logarytm ze stanu psychicznego programistów i analityków. Nie sposób. Natomiast w praktyce, taką praktykę głównie mnie się osobiście udało stosować w projektach Agile, gdzie do sprint planning meeting, do oszacowania pracochłonności, do pokera planistycznego dorzucałem jeszcze poker ryzyka, 45 minut. Poker ryzyka, konsekwencje, prawdopodobieństwo, user stories czy inne wymagania do zaimplementowania i podzielone na dwie grupy. Tylko dwie, no bo w procentach tego nie wyrazimy, z grubsza. Z grubsza to oznacza, że tu pewnie te user stories można przyjąć 5%, mało testów. Te user, no może 90, nie, ale dużo testów, a na te przyjmijmy 20. Oczywiście liczby są wzięte z powietrza, z sufitu, ale coś w tym kierunku, żeby przed, w tym wypadku, czy przed każdym projektem, ale przed sprintem, przy oszacowaniu, w większym niż dotąd tradycyjnie to uprawiamy stopniu, wziąć pod uwagę konieczność testów. Generalnie, jeżeli coś oceniamy, że jest zagrożenie, większe prawdopodobieństwo, to przypuszczalnie to się przekłada na potrzebę, korzyść większej liczby testów technicznych, czasem biała skrzynka się mówi, a jeżeli konsekwencje, ale to jest mocno takie naciągane, ale jakaś korelacja jest, trochę prawdy w tym jest, na konieczność większych testów biznesowych i podkreślam, to nie jest algorytm. To są takie, taka heurystyka, takie ogólne zdroworozsądkowe zasady, które warto usystematyzować, ale no, w liczbach bym tego nie przedstawiał. Algorytmu nie ma i nie będzie. Zaraz zobaczymy, jakie są skutki, jeśli algorytm próbujemy zrobić. Więc tutaj sobie wrzuciłem jakieś tam przykładowe, bo to absolutnie nie jest żadna prawda, może się zdarzyć, że ma to sens, jak się to prawdopodobieństwo przekłada na wybór technik testów. Tu, gdzie jest zielono, troszkę poeksploracyjnie i takie te główne examples. Tu trochę więcej, no a tu najwięcej testów. Przykład, czy tak działają niektórzy? Niektórzy tak. Norma DO 178B, moja ukochana kiedyś, amerykańska lotnicza mówiąca między mnóstwo rzeczy mówiąca, ale między innymi jak starannie testować oprogramowanie o różnym poziomie krytyczności. Jeśli oprogramowanie doprowadzi do katastrofy, może jego awaria doprowadzić do katastrofy samolotu, to trzeba wyższy poziom pokrycia kodu. Już nie będę tych strasznych nazw nawet wymieniał. Jeśli może spowodować śmierć pasażerów, ale nie katastrofę całego samolotu, troszkę mniej można. Jeżeli, no i tak dalej. Natomiast jeżeli nam wysiądą nawet w locie przez Pacyfik wideo w samolocie, to jest to uważane, nie ma specjalnych wymagań. Jest oczywiście, tam jest więcej tych wymagań, ta norma nie jest taka powściągliwa. Chodzi mi o to, że jakieś powiązanie poziomu ryzyka z wymaganiami odnośnie zakresu i intensywności testów się robi. Natomiast bez żadnych dowodów, że to wystarczy. Tak wymyślili, no sorry, takie są te normy krytyczne dla bezpieczeństwa. Co ciekawe, kolejnictwo ma inne. Czy potrafimy powiedzieć coś takiego, że jeżeli zwiększymy, dajmy na to, że testujemy na podstawie modelu przejść stanów, jak koledzy pokazujący ten fajny przełącznik do wysyłania SMS-ów, to zwiększenie pokrycia modelu przejść stanów o tyle da nam taki wzrost? Mowy nie ma, nie ma takich danych. Możemy intuicyjnie czuć, że więcej testów, mniejsze ryzyko, ale 15% to ja sobie tak wymyśliłem, bo mi tak palce skoczyły po klawiaturze. Można oszacować koszt dodatkowych testów, ale nie sposób oszacować kosztu unikniętych w ten sposób strat. Wszystko to jest heurystyka, bardzo ważna, ale jednocześnie niestety nie przekładająca się na fajny algorytm. Czyli tu raczej nam brak danych. A poza tym zawsze pozostaje pytanie, jaką mamy strategię ryzyka. Są ludzie, którzy zaryzykowali dużo i wygrali. Są ludzie, czy można powiedzieć tak, strategia ryzyka. Mieszkamy w bloku. Czy wymieniać drzwi na takie full wypas 5000 antywłamaniowe? Pewnie ta decyzja zmniejszy prawdopodobieństwo, że się do mnie włamią, ale mogę mieć pecha.
Oni akurat uznają, że jak ja takie drzwi sobie stawiłem, to się warto do mnie włamać i do tych sąsiadów, co mają tekturowe drzwi, się nie włamią, a ja mam i 5000 za drzwi w plecy i włamanie. Albo odwrotnie, nie zmieniłem drzwi i tak się do mnie nie włamali. I na to żadne teorie o testowaniu nam nie odpowiedzą. To jest po prostu kwestia wyboru, jaką strategię ryzyka przyjmujemy. Powiedzmy, że startujemy w zawodach na mountain bike'ach, na góralach i ktoś jedzie jak wariat. To jest strategia bez sensu, ktoś inny jedzie ostrożniej, więcej hamuje. No może to jest strategia bez sensu, bo jedzie jak wariat, to się wywalił. Ale może dzięki temu miał szczęście i się nie wywalił, no to wygrał. Czyli tutaj o tej ostatecznej decyzji testować dużo, mało czy średnio, też również w tym warto uwzględnić pewne strategie ryzyka. Podsumowanie. Bardzo ważny, w moim odczuciu, dylemat. 50%, 5%, 20% czy 90%. Ile testować? Za milion czy za 100 tysięcy wystarczy? Algorytmu niestety na jego temat nie ma. Nasza trafność ewentualnych oszacowań zwiększa się wraz z wiedzą. No i opłaca się przez 5 minut przed projektem tak pomyśleć. Najlepiej, żeby czasem nasi szefowie tak myśleli. I to nie jest absolutnie, niektórzy mówią, że jest to technika projektowania testów. Nie, to jest taka wskazówka, jak intensywnie. Jak już ustalimy, że 20 czy 90%, a to teraz następna sztuka to jest, musimy te testy mądrze zaprojektować. Metoda lampki, właściwie znana każdemu. Chodzi o to, mam na myśli, że tak jak się czasem stosuje w Scrumie, że są takie, tam gdzie jest DOD zrealizowane, to się zapala zielona lampka i tak dalej. Można to samo przełożyć na taki cały panel lampkowy, w którym wielkość lampki będzie w jakiś sposób wynikająca z wielkości zagrożenia, ale to jest jakby osobny temat, na który na pewno już nie mam czasu. Na pewno tę metodę, czyli uzależnienie testów od wielkości ryzyka, można by znakomicie stosować w Agile pod warunkiem, że kryteria i wymogi testowe staną się częścią DOD, a nie tylko kompilacja i uruchomienie. Dziękuję Państwu wobec tego. Pozwolę sobie jeszcze na małą reklamę Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań, nowo założonego. Zapewniam, że dzisiaj mi serce biło życzliwie szybko, kiedy słyszałem, że mnóstwo prezentacji właściwie było na temat wymagań. Ostatnio zrobiliśmy fajną konferencję, na której było fajnie. Dziękuję Państwu bardzo. To wszystko.